Cześć, z tej strony Karolina Czołba. Witajcie na moim kanale. Witajcie, witajcie kochani. Dzisiaj będziemy bawić się pastelami. Pastelami suchymi w bardzo pięknych kolorkach. Będę Wam pokazywała, jak zrobić z ich użyciem fajne wzory przy pomocy specjalnych szablonów i będziemy próbowali się bawić metodą na sucho i na mokro. Kredki, które ja tutaj mam, prawdopodobnie już u mnie na filmie widzieliście, na filmie, na którym pokazywałam wszystkie swoje nowe przybory, nowe zabaweczki, między innymi z Faber-Castell i z Pentela. No i ja mam tutaj właśnie taki nieduży zestaw, myślę, że na początek wystarczający, chociaż też już chodzi mi po głowie rozszerzenie go. Mam tutaj zestaw 12 kredek i to są kredki pastele suche. Jak one działają, oczywiście możecie zobaczyć na moim filmie, tam też pokazuję całą paletę. Link do kredek znajdziecie w opisie tego filmu, a ja tutaj jeszcze tylko powiem Wam dosłownie dwie rzeczy, które przydadzą nam się w trakcie tego filmu. Otóż, moi drodzy, pastele suche mają to do siebie, że reagują pod wpływem wody i możemy je z wodą rozmazywać. Podobnie troszeczkę działają jak kredki akwarelowe. Natomiast gdy je stosujemy na sucho, też pięknie można je albo paluchem, albo jakąś pianeczką rozmazywać. Co jeśli chodzi o robienie jakichś fajnych teł, daje nam możliwość, żeby po prostu nakładać kolory gąbką, żeby kolory ze sobą mieszać. Podobnie jak na przykład używając tuszy takich jak tusze Distress, czy na przykład kredek Gelatos. Także jak najbardziej jest to też jedna z takich możliwości, które mogę Wam zaproponować i pokazać. Być może macie takie kredki pastele, ponieważ kiedyś to były bardzo popularne kredki. Ogólnie wiele osób, które zaczynało jakąś przygodę swoją artystyczną, to pastele miało, kupowało i rysowało nimi, więc może Wy na przykład też macie, a zapomnieliście o nich, albo nie przychodzi Wam do głowy, że można ich użyć w naszym ukochanym card makingu, w scrapbookingu. Także tutaj zobaczcie, pokazuję Wam na tym fragmencie papieru, jak można rozmazywać właśnie i gąbeczką, i paluchem oraz wodą kredki i pastele suche. No i za chwilę zaczniemy te techniki i to, co Wam tutaj pokazuję, wykorzystywać do robienia fajnych, ciekawych teł do kartek. Do kartek, no można powiedzieć, że właściwie w pewnym sensie clean and simple, albo po prostu do takich bardziej płaskich kartek z ręcznie robionymi tłami, do których wykorzystamy maski z AB Studio. Jeśli oglądają ten film nowe osoby, no to zapraszam Was serdecznie do oglądania całego filmu i też do przejrzenia sobie playlist, które są posegregowane u mnie tutaj na kanale. Jest dużo treści na różne tematy, na temat embossingu, na temat wycinania, na temat mix mediów również. Także jeżeli Was interesuje jakoś tak bardziej rozszerzenie tematu, to zapraszam do obejrzenia, do przejrzenia sobie playlist. Jest też playlista specjalna o robieniu kwiatków, także koniecznie lećcie. Dla stałych bywalców mam nadzieję, że będzie to też coś ciekawego, ponieważ jeszcze tych technik nie pokazywałam. Tutaj jak widzicie mam dwie maski, obydwie maski są z AB Studio. Właściwie mam trzy, ale dwóch będę używała. W AB Studio jest dużo, dużo różnych pięknych masek z fajnymi wzorami, między innymi nawet takie okrągłe. Niektóre, tak jak ta prostokątna na przykład, bardzo fajne, takie większe na szkatułki. My natomiast, tak jak widzicie, będziemy tutaj bawić się papierem. Ten papier to jest papier Mix Media od Cansona. Bardzo fajny papier właśnie do pracy czy z tuszami, czy z akwarelami, czy na przykład z tymi pastelami. Taki papier, wiecie, on jest taki wielofunkcyjny, można powiedzieć, tak? Więc jeżeli zastanawiacie się nad tym, żeby kupić jeden, no to może ten byłby właśnie wskazany. Ja jeszcze tylko mokrą ściereczką przeczyszę sobie maskę po poprzednim projekcie. I zabieramy się, słuchajcie, za robienie fajnych wzorków właśnie przy użyciu suchych pasteli. I pierwszą metodą, którą Wam pokażę właśnie, będzie taka metoda na sucho. Przyda nam się do tego gąbeczka, bądź jeżeli macie, no to takie specjalne narzędzia do blendowania, te same, których używamy do tuszy Distress. Ja tutaj mam akurat dwa narzędzia u góry po prawej, które widzicie z Crafteliera i będę ich używała. Te gąbeczki też są bardzo fajne, troszeczkę inaczej one działają niż gąbki od Tima Holtza, natomiast też są fajne i akurat do tych pasteli no też świetnie się nadają.
Ja słuchajcie teraz tak, chcę, żeby mi się ten papier ani maska na papierze nie przesunęła, dlatego ja po nałożeniu, po przypasowaniu maski sobie w miejsce, w którym chcę, żeby była, no i też żeby po prostu ten wzór był w miarę prosto, tak, no to ja sobie tą maskę do stołu przykleję taśmą malarską, ale wcześniej jeszcze, żeby też i papier mi się nie przesunął, to papier z kolei do stołu przykleję dwustronną taśmą klejącą, więc tak mam nadzieję, że nic mi tutaj nie drgnie i w trakcie nakładania koloru nie będzie mi się nic przesuwało. Oczywiście zamiast taśmy malarskiej możecie na przykład użyć bardzo lubianych przez skraperki taśm washi. Mnie osobiście trochę ich szkoda, tych kolorowych taśm. No i przykleję tutaj sobie to z trzech stron. Myślę, że w zupełności mi to wystarczy, nic się nie będzie przesuwało. No i do dzieła teraz, słuchajcie kochani, teraz będziemy używali właśnie tych gąbeczek. Możecie spróbować ze zwykłymi gąbkami, takimi wiecie, zmywakowymi, ale z takimi tymi żółtymi, niebieskimi, fioletowymi, wiecie, to są w zestawach, które są najbardziej takie delikatniutkie. A jeżeli macie specjalne narzędzia, to tym lepiej dla Was, bo i nie pobrudzicie rąk i efekt będzie lepszy. Ja będę używała jednego z moich ulubionych zestawień, czyli takiego mocnego hot pink różu oraz intensywnego żółtego. Te kolory bardzo ładnie ze sobą się mieszają i nie tworzą brudnych połączeń, dlatego często na nie się decyduję, a poza tym uwielbiam różowe i lubię w ogóle takie jasne zestawienia, także jak najbardziej to kombo też mi pasuje. Co ja robię? Jak mieliście okazję zobaczyć, pocierałam tą kredką, która jest bardzo taka mięciutka. Pocierałam nią właśnie tą moją gąbeczkę, czyli wcierałam w nią kolor. No i teraz bezpośrednio już z gąbki takimi trochę kolistymi ruchami, trochę niekolistymi, takimi wiecie, góra-dół, dodaję kolor przez maskę. I tutaj generalnie metoda jest raczej takimi kolistymi, ale wiecie, maski też są różne. Jeżeli na przykład wzór będzie na przykład taki jak ten, to czasami może się on podwadzać, tak? Maska nie przykleja się do papieru, ona jest na nim tylko położona, więc tutaj trzeba uważać, żeby też po prostu te plastikowe elementy nie podnosiły się przez to, że my używamy właśnie tej gąbeczki i robimy te koliste ruchy. Także tutaj musicie po prostu takie ruchy wykonywać, tak nakładać, żeby ten wzór się po pierwsze nie przesunął, po drugie nie podnosił. Także myślę, że sobie poradzicie. Jeden, dwa, trzy razy to zrobicie i już będzie wszystko wiadomo, jak po kolei wykonywać. O, widzicie, ja teraz tylko z góry w dół właśnie nakładałam ten kolorek gąbką. No i tak, najpierw nakładam ten żółty, za chwilę zobaczycie, jak, powiedziałoby się tuszuje, ale to nie jest tuszowanie, tylko to jest takie kredkowanie. No to jak po prostu nakładam ten kolor przez maskę na papier Mix Media z Cansona. No i teraz od dołu zaczynam z tym różowym i oczywiście gdzieś tam pomiędzy, na środku mniej więcej, te kolory spotkają się i stworzy się taki efekt przejścia kolorystycznego. Połączenie tych dwóch kolorów, wiecie, wychodzi mi taki troszeczkę pomarańczowy i w związku z tym, żeby dodać jeszcze troszkę odmiennych odcieni, to ja u góry tego żółtego pododaję jeszcze trochę tego właśnie koloru różowego, ale już takiego, wiecie, nie będę go dodawała więcej na tą gąbeczkę, tylko takie pozostałości właśnie dodam u góry, no i będę miała jeszcze troszeczkę inne przejście z lekko pomarańczowym kolorem. I będzie to bardzo fajnie wyglądało. Wystarczy teraz, słuchajcie, zdjąć tylko tę maskę i wzór jest gotowy. Specyfiką tego, że korzystamy z kredek pasteli, jest, kochani, to, że one wytwarzają w trakcie nakładania taki pyłek. O, widzicie chwilę moją głowę, bo ja ten pyłek, słuchajcie, tutaj teraz próbuję zdmuchnąć.
Natomiast on cały czas jest i to nie jest coś utrwalonego, więc jeżeli nie chcecie, żeby wzór Wam się rozmył, trzeba go właśnie utrwalić w jakiś sposób. Najprostsza krafterska metoda to jest zwyczajne spryskanie takiego wzoru z takiej troszkę, ja wiem, minimum 30-40 cm odległości lakierem do włosów lub jeżeli chcecie, oczywiście możecie kupić specjalistyczny preparat, którym jest fiksatywa, ale myślę, że ten lakier do włosów też wystarczy, przynajmniej na początek, na wypróbowywanie sobie takich efektów i na kombinowanie, a później jak Wam się spodoba, no to pewnie kupcie sobie sprzęt specjalistyczny. Pierwsze tło, moi drodzy, mamy już gotowe i to było tło właśnie metodą pastel nakładana na sucho, a teraz przygotujemy sobie tło przy użyciu tej drugiej metody, czyli pasteli nakładanej gąbką na mokro. Wszystko przygotowuję sobie do pracy tak jak poprzednio, czyli przyklejam papier, będę sobie przyklejała też maskę do papieru, do stołu, żeby mi się nic nie rysowało i zaczynamy. No oczywiście, kochani, do metody na mokro potrzebujemy wodę i tutaj ja sobie oczywiście przygotowałam wodę w takim moim ulubionym kubeczku, który używam właśnie, gdy maluję. Mam też obydwie kredki i spójrzcie, ja teraz delikatnie zamaczam gąbeczkę, wciskam troszeczkę wodę i troszeczkę też osuszam, żeby, wiecie, tego nie było tak bardzo mocno mokro. Wyrabiam tak jakby trochę ten kolor sobie na moim stole. I teraz kolistymi ruchami dodaję ten kolor, słuchajcie, na mój papier Canson Mix Media. I tutaj robię właśnie ten kolorek żółty dookoła. Natomiast ten różowy, jak zaraz zobaczycie, będę zaczynała od środka, czyli od środka on będzie bardzo intensywnie różowy. A im dalej od środka, im dalej będzie się jakby mieszał mi z tym żółtym, będzie tworzył się taki fajny, ognisty pomarańcz. Bardzo ładnie będzie to wyglądało. Na pewno zaraz zwrócicie uwagę, w szczególności kiedy zdejmę ten szablon, że intensywność kolorów tych kredek jest inna niż w momencie nakładania na sucho. Zresztą ja Wam pokażę, jak skończę robić ten wzór, pokażę Wam oczywiście porównanie. I też granice wyznaczone przez wzór tej maski są wyrazistsze. Także zaraz tutaj będzie, słuchajcie, koniec tego mieszania. To jest taki trochę efekt jak malowanie akwarelami, tak? To będą takie troszeczkę, mogą być nierównomierne, barwne plamy, ale fajnie to wygląda, to jest właśnie taki artystyczny dodatek, słuchajcie, do naszych karteczek. O, no i tak to właśnie wygląda. Oczywiście ten papier jest trochę mokry, więc musi wyschnąć i widzicie po lewej stronie ta odbitka intensywniejsza. Zwróćcie uwagę, że przecież użyłam tych samych, dokładnie tych samych kredek, tych samych kolorów, ale metody były inne. Jedna na sucho, druga na mokro. Jak Wam wcześniej wspominałam, takie tło zrobione pastelami suchymi, no trzeba utrwalić i ja już właśnie mam tutaj spryskany to tło spryskane właśnie lakierem do włosów. Może to tak trochę nieprofesjonalnie brzmi, ale wiecie, no nie do wszystkiego trzeba mieć specjalistyczne rzeczy. Poza tym myślę, że tak okazjonalnie będę robiła takie kartki i bardziej moja tutaj praca na YouTube polega na pokazywaniu Wam możliwości niż na tworzeniu mnóstwa kartek na sprzedaż. To mi się zdarza raczej w okresach takich, wiecie, typu komunia, śluby, zawsze ktoś tam znajomy prosi. Ale raczej ja się koncentruję na tym, żeby Wam pokazać, co fajnego można zrobić i z czego, niż na tym, żeby faktycznie robić tony jakichś kartek. No i tak, to już wszystko mi się, słuchajcie, utrwaliło. Nie rozmazuje się już wzór, nie zostaje mi już kredka na paluchach, więc mogę przejść do dalszej pracy nad zrobieniem już oczywiście kartki. I tutaj mam przygotowany po lewej stronie, widzicie, stempelek pokolorowany kredkami akwarelowymi, do których link też znajdziecie w opisie tego filmu. I będę przyklejała, słuchajcie, ten stempelek na piankę craft. Jak widzieliście, w środku tego tła wycięłam kółko wykrojnikiem oraz no, przy użyciu oczywiście maszynki do wykrajania i wytłaczania. Także wycięłam tutaj kółeczko, z którego będzie wyglądał tak jakby ten mój hipcio. No i żeby kartka mi się nie zapadała, dodaję piankę craft nie tylko na bokach, ale również przy tym kółku, ponieważ w innym przypadku no, ten środek by się zapadał i nieładnie, po prostu nieładnie by to wyglądało, a tak będzie ładnie i równiutko wszystko odstawało od bazy. Moja baza kartkowa ma wielkość 14x14 cm. Jeżeli chcecie sobie takie bazy kupić, to możecie też zrobić to u mnie w sklepie. Jest ich na razie niedużo, bo nie wiem, czy Wam się taki pomysł właśnie kupowania wszystkich tych rzeczy, które ja tutaj mam u mnie w sklepie spodoba. No oczywiście nie wszystko mam u siebie, bo tak jak kredki czy markery, ale odsyłam Was po prostu w miejsca, w których możecie je kupić.
Także mam nadzieję, że skorzystacie. No i co? No i teraz słuchajcie, przykleimy sobie tego wesołego hipcia na piankę craft. Będzie troszkę odstawał. Będzie ta moja karteczka dzięki temu taka fajna, trójwymiarowa i wesoła. Wiadomo, że zawsze fajnie, kiedy do kartki mamy też jakiś napisik. No i tu możemy jak zwykle użyć jakiegoś stempla, ale jeżeli nie macie stempli, a na przykład macie zdolności, czy uczyliście się na przykład trochę kaligrafii, czy brush letteringu, to możecie sami sobie jakiś swój napisik zrobić. Ja nie mam jakichś super ekstra, że tak powiem, niesamowicie wyćwiczonych umiejętności, ale trochę tam coś potrafię. Myślę, że na tyle, żeby sobie zrobić jakieś jeden czy dwa proste napisy albo na przykład jakieś znaczące słowa czy znaczące krótkie sentencje. I tutaj właśnie ten hipcio będzie miał, słuchajcie, napis hello, napisany właśnie brush penem sign pen z pentela. Muszę się oczywiście zdecydować na kolor, najpierw myślałam o niebieskim, ale ostatecznie skończy się na czarnym. No i po prostu ja go sobie tutaj, słuchajcie, napiszę, zaznaczam sobie, jaki szeroki powinien być ten napis, no bo jednak jakąś tam ramę trzeba sobie określić. Zrobiłam też linijką kreseczkę, do której mam zamiar się trzymać, no bo powiem Wam, że jeśli chodzi o pisanie, to zawsze leci mi pismo mocno na dół, więc lepiej to miejsce sobie zaznaczyć, gdzie faktycznie ma być to napisane. Próbuję sobie jeszcze też na innej kartce, to muszę Wam powiedzieć, że już dawno nie pisałam, więc ręka nie jest już taka wyrobiona, ale wyrobienie właśnie sobie jakiegoś takiego w miarę fajnego ruchu nie jest trudne. Sprawdzam ten niebieski, no nie podoba mi się tak jakoś za jasno, jednak czarny kolor to jest czarny, ja lubię czarne stemple, czarne napisy i właśnie dlatego użyję czarnego koloru. Pomyślałam sobie też, że może warto spróbować napisać właśnie jakieś to słowo hello bezpośrednio na moim tle. No i spróbuję tutaj sobie właśnie tak to napisać. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. No przecież można od razu, tak samo jak stemple przestawiamy właśnie na jakichś tłach bezpośrednio, no tak my możemy przecież pisać też bezpośrednio na nich. Z tym, że chyba lepiej zanim się przyklei wszystko już, no bo jednak troszeczkę lepiej i równiej wtedy ten papier po prostu się sprawuje, a tutaj ja muszę pisać na piance i tak nie do końca ładnie to wyszło. Napisałam to hello, no i tak nie wiem, nie będę zadowolona, nie jestem zadowolona, jakoś tak mi się nie widzi. Chyba będę chciała, żeby właśnie był ten napis na białej karteczce i tak właśnie zaraz zrobimy. Powiem Wam jeszcze tutaj, słuchajcie, jak już Wam pokazuję to pisanie, że to jest akurat w tym momencie przyspieszone i żeby te literki wyszły Wam ładnie, równo, no to trzeba, że tak powiem, każdą wytrzymać do końca, tak? Nie robić sobie takiego fu! Przy wykończenia takiego, wiecie, do góry szybko i tak dalej. Tu musi być każda litera wypracowana i wtedy będzie to ładnie wyglądało. Także w tym hand letteringu niestety, ale trzeba nie śpieszyć się. To trzeba być, kochani, cierpliwym, żeby fajnie to wyszło. Gumką zmazuję po prostu teraz te kreski, które sobie zrobiłam, żeby było widać, gdzie pisać. No i przykleję ten napisik. No już sama nie wiem, może i lepiej wyglądało, jak było napisane bezpośrednio na tym moim tle. Co myślicie? Jak to jest? No dobra, mamy już i tak zrobione. Także no to już sobie sami zobaczycie u siebie, co będzie Wam, słuchajcie, lepiej pasowało, czy tak, czy tak. Ja jeszcze sobie tutaj zrobię malutkie serduszko po lewej stronie różowym kolorkiem i to już jest wszystko, co ja z tym napisem, kochani, robię. No dobrze, więc pierwsza kartka jest już zrobiona, teraz zabierzemy się za drugą, jeszcze prostszą. Wycinam, słuchajcie, tylko takie kółeczko, które przykleję tutaj na środku i to będzie kółeczko przyklejone też na piance craft, żeby troszeczkę odstawało i na nim będzie napis love. No cóż, ta kartka, słuchajcie, będzie nadzwyczaj prosta. Właściwie będzie się składała tylko z jednej warstwy papieru z tłem oraz z tego kółeczka z napisem love, dlatego obowiązkowo tutaj używam pianki craft, żeby trochę po prostu podnieść to wszystko do góry i żeby troszeczkę inaczej, ciekawiej wyglądało. Zresztą sami się przekonacie, jak zaczniecie tak robić, że znacznie lepiej takie kartki wyglądają właśnie z tą pianką czy z kosteczkami 3D, które jednak robią dystans pomiędzy warstwami papieru czy pomiędzy bazą kartki a
warstwą właśnie papieru, na której znajduje się już jakiś wzór czy kompozycja. Pianki przyklejam do papieru klejem na gorąco z mojego pistoletu Sizzix. No i to mi się wydaje najszybciej, zawsze najłatwiej, natomiast jeżeli macie ochotę, to możecie też używać taśmy dwustronnej klejącej. Piankę możecie też kupić u mnie w sklepie Woodouts. Linki w ogóle do produktów, których tutaj używam, znajdziecie, słuchajcie, w opisie tego filmu, także zapraszam, zajrzyjcie. Kółeczko wycięłam przy pomocy jednego z moich wykrojników takich, można powiedzieć, gniazdkowych, ona tak się je nazywa, czyli jest na przykład mnóstwo kółeczek, jedno większe od drugiego. No i muszę Wam powiedzieć, że w zasadzie to już koniec, kochani, właściwie to już jest koniec tego filmu i koniec z pracą przy tej kartce. Także już jest gotowe, wystarczy tylko przykleić ten napis Love. Zastanawiam się, czy Wam jeszcze powiedziałam o tym, że mimo, że tutaj było to robione wszystko na mokro, tą metodą na mokro, to po wyschnięciu nadal kredka rozmazuje się i trzeba też utrwalić ją fiksatywą bądź lakierem do włosów. Także o tym też nie zapomnijcie, to jest ważne, bo inaczej wzorek będzie Wam się po prostu rozmazywał, będziecie mogli jeszcze troszeczkę coś tam, właściwie nawet może będziecie chcieli trochę coś tam jeszcze podziałać z tym tłem, żeby je porozmazywać, to jak najbardziej możecie. Na dzisiaj to, kochani, już jest wszystko. Zrobiliśmy sobie dwie fajne karteczki z użyciem kredek pasteli suchych, metodą suchą i na mokro. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i będzie przydatny. Jeśli tak, to oczywiście proszę dajcie mu łapkę w górę. Ciekawa jestem Waszych prac zrobionych tą metodą, czy na podstawie właśnie mojego tutorialu. Dziękuję Wam już teraz za uwagę i zapraszam na następny film. Pamiętajcie jeszcze, że możecie mnie, słuchajcie, oznaczać w mediach społecznościowych. Ja się zawsze cieszę, kiedy Wasze prace widzę, także koniecznie to zróbcie, żebym nie przegapiła Waszych prób właśnie z tymi metodami. Pozdrawiam i do zobaczenia już niedługo. Karolina.